No więc, tak wygląda sprawa. Myślisz, że co powinniśmy z tym zrobić? To poważna sprawa. Trzeba mieć na oku tę farmę. Wyślę dwóch ludzi, Briana i Austina, do obserwacji farmy. A co z miastem? Ludziom grozi niebezpieczeństwo. A może Santo powiadomi o tym straż miejską? Jest tu nowy. Racja. Może powiedzieć, że szukał pracy na farmie i zobaczył to wszystko. A dlaczego ktoś inny nie może iść? Widzisz, nasza gildia działa tylko dlatego, że strażnicy o nas nie wiedzą. Nie okradamy nikogo z miasta Sargot, więc jesteśmy tu bezpieczni. Często jednak podróżujemy do Corinis oraz na kontynent i wracamy tutaj z łupem. Z całej gildii tylko ja mam dom w mieście. Inni pokazują się tam od czasu do czasu. Straż myśli, że to przyjezdni kupcy. Ale ty jesteś nowy. Jeśli powiesz, że szukałeś pracy na farmie, na pewno ci uwierzą. No dobra. Musisz też skłamać, że widziałeś tego trupa i szkielety po południu. Chyba nikt nie szuka pracy na farmie nocą. A co ja mam robić? Na razie musimy poczekać, aż Santo wykona zadanie. Potem zobaczymy. W porządku. Postanowione. Rankiem moi ludzie wyruszają na farmę, a Santo do miasta. Przepraszam. Tak? O co chodzi? Gdzie znajduje się wasz dowódca? Jest w ratuszu. Ale nie możesz z nim porozmawiać. Ale to bardzo ważne. W takim razie możesz powiedzieć to mnie. A ja przekażę to sierżantowi. No dobra. Jestem nowy w tym mieście i postanowiłem poszukać pracy na farmie właściciela ziemskiego Bortina. Gdy tam dotarłem, nie zastałem właściciela, lecz zobaczyłem przerażające rzeczy. A dokładniej? Widziałem nekromantę, który przyzwał grupę szkieletów. Kawałek dalej znalazłem martwego farmera. Dobre sobie. Wiem, że to brzmi niewiarygodnie, ale to prawda. Przekażę to sierżantowi, bo to moja praca. Ale wątpię, czy w to uwierzy. Dziękuję. Ale nudy. Na tej przeklętej farmie nic się nie dzieje. Daj spokój. Wolę to, niż siedzieć w obozie. Co kto woli. Sierżancie? O co chodzi? Pewien człowiek, który szukał pracy na farmie Bortina, chciał się z tobą widzieć. Powiedział, że widział tam nekromantę, który przyzywał grupę szkieletów oraz martwego farmera. Kim był ten człowiek? To jakiś nowy. Podobno przybył tu z kontynentu. To dość niewiarygodna historia. Z drugiej strony, ten cały Bortin zawsze wydawał mi się podejrzany. No dobra, wyślę tam dwóch ludzi na zwiad. Przekaż Rodowi i Larenowi, żeby się zbierali. Tak jest! Lepiej pójdę zobaczyć, co u zwiadowców dana.
Zaraz, gdzie oni są? Mieli być dokładnie w tym miejscu. Cholera, chyba nie wrócili do obozu. Zaraz, co to za odgłosy? Dzięki. Gdyby nie ty, byłby już po mnie. W porządku. Musimy wracać do miasta. Twój towarzysz wygląda na poważnie ranionego. Tak, ruszajmy. A więc to ty powiadomiłeś strażnika o dziwnych wydarzeniach na farmie. I to tobie Rod i Laren zawdzięczają życie? Tak. Naprawdę, dobra robota. Nadal szukasz pracy, prawda? W straży przydadzą się tacy ludzie. Co powiesz na to, by do nas dołączyć? Nie wiem. Muszę się jeszcze zastanowić. W porządku. W razie czego będę tutaj, w ratuszu. Zaczekaj. Należy ci się nagroda za to, co zrobiłeś. Trzymaj. Oto 100 sztuk złota. Dziękuję. Santo, dobrze, że już jesteś. Wykonałeś swoje zadanie? Tak. Dowódca straży wysłał tam dwóch strażników. Poszedłem za nimi i uratowałem ich przed szkieletami. Sierżant zaproponował mi też pracę w straży. Powinieneś przyjąć propozycję. Człowiek w szeregach straży mógłby się nam bardzo przydać. W porządku, ale jest jeszcze coś. Co takiego? Na farmie nie było zwiadowców wysłanych przez mistrza Dana. Co? O cholera, nie wrócili jeszcze do kryjówki. Ta sprawa robi się zbyt tajemnicza. Muszę porozmawiać o tym z mistrzem gildii. Więc mówisz, że nie było ich na posterunku? Tak. Cholera. Brian i Austin to byli dobrzy ludzie. Musimy ich odszukać, jeśli jeszcze żyją. Tymczasem ogłoszę stan wyjątkowy w gildii. Przydzielę każdemu zadanie, a Santo niech wstąpi w szeregi straży. Przekaż wszystkim, żeby wieczorem zebrali się obok wodospadu. Jasne. Bracia, tajemnicze zdarzenie na farmie Bortina zmusiły mnie, bym ogłosił stan wyjątkowy. Dwoje z naszych towarzyszy zginęło tam na zwiadach. Podejrzewamy, że w okolicy swoją kryjówkę ma nekromanta. Od dzisiaj nikt nie może wychodzić bez pozwolenia. Jutro wszyscy otrzymacie konkretne obowiązki. To by było na tyle. Miejcie się na baczności.